W tym filmie poćwiczymy rozwiązywanie równań. Na początek rozwiążemy te cztery równania, które widzisz, a potem zrobimy ciekawe zadanie z taksówką. Przyjrzyjmy się pierwszemu równaniu. 1,3x odjąć 0,7x równa się 12. Jak rozwiązać to równanie? Ja przepiszę to równanie jeszcze raz. Mamy 1,3x odjąć 0,7x równa się 12. Zwróć uwagę, że mamy 1,3 czegoś odjąć 0,7 czegoś. W tym wypadku akurat x. Zatem możemy prosto odjąć. 1,3 odjąć 0,7 to się równa 0,6. Czyli to będzie 0,6 x, prawda? Równa się 12. 0,6 x równa się 12. Jak wyliczyć stąd x? Pewnie już wiesz, trzeba stronami podzielić przez 0,6. Taka kreseczka pionowa oznacza dzielenie stronami. Zatem lewą stronę dzielę przez 0,6, dostanę x i prawą stronę dzielę przez 0,6, 12 dzielone przez 0,6. Zapiszę sobie, że to jest 12 dzielone przez 0,6. Jak podzielić 12 przez 0,6? Można to zapisać w ten sposób, chociaż zazwyczaj takiego zapisu nie stosujemy, ale w ramach ćwiczenia możemy sobie przypomnieć, o co chodzi. Pomnożmy licznik i mianownik przez 10. Zatem 12 razy 10 to jest 120, a 0,6 razy 10 to jest po prostu 6. Tak? Tutaj pomnożyłam przez 10. Rozszerzyłam ten ułamek, mnożąc licznik i mianownik przez 10. 120 na 6 to pewnie już wiesz, ile to jest. X równa się 12 na 6 to jest 2. 0 spisujemy, czyli x równa się 20. Proste, prawda? Możemy sobie wykonać jeszcze sprawdzenie. Może tutaj w rogu, żeby mi starczyło miejsca na rozwiązanie innych równań. Sprawdzenie. W takim razie do tego równania zamiast x podstawiam 20. Czyli będę miała 1,3 razy 20 odjąć 0,7 razy 20 i to ma być równe 12. Sprawdźmy. 1,3 razy 20 to jest 26. 0,7 razy 20 to jest 14. A 26 odjąć 14 to faktycznie jest 12. 12 równa się 12, czyli lewa strona równa się prawej. Poprawnie rozwiązaliśmy to równanie. Przejdźmy do kolejnego. Na pierwszy rzut oka może Ci wyglądać skomplikowanie, ale pamiętaj, żeby nie martwić się na zapas, trzeba zacząć coś robić. Mamy tutaj nawias. Pozbądźmy się w takim razie tego nawiasu. Przed nawiasem stoi minus. 5x odjąć. I teraz, jeżeli przed nawiasem stoi minus, to pamiętasz, że musimy zmienić znaki liczb w nawiasie, znaki wyrażeń w nawiasie. Czyli tu będziemy mieli minus 3x minus 2 równa się 1. No teraz sprawa jest prosta. Mamy 5x odjąć 3x. Czyli 5 czegoś odjąć 3 czegoś, to jest 2x. 2x odjąć 2 równa się 1. Proste równanie do rozwiązania. Spróbuj zrobić to na kartce. W porządku, mam nadzieję, że spróbowałeś. Najpierw pozbędziemy się tego minus 2 z lewej strony. Czyli stronami dodamy 2. Taki znaczek, przypominam, oznacza dodawanie stronami. Możesz pisać tak, możesz sobie tutaj pod spodem te dwójki po lewej i po prawej stronie dopisać, jak Ci wygodniej. To jest to samo. Zatem 2x odjąć 2. Po lewej stronie dodajemy 2, więc zostanie nam 2x. I tutaj 1 dodać 2 napiszemy. OK. 2x równa się 3. Jak wyliczyć stąd x? Trzeba pozbyć się tej dwójki przy x, czyli podzielić przez 2. X równa się 3 drugie. Myślę, że Tobie też tak na kartce wyszło. W porządku, idziemy dalej. Trzeci przykład. Działamy. S odjąć 3S dzielone przez 8 równa się 5/6. Jak zrobić to zadanie? Zobacz, przepiszę troszkę inaczej. Tu mamy S odjąć 3/8 S. Mogę ten S napisać za ułamkiem. To jest to samo. To się równa 5/6.
I zobacz, co teraz mamy po lewej stronie. Mamy S, czyli 1S tak naprawdę, 1S, odjąć 3 ósme S. Czyli 1 czegoś, odjąć 3 ósme czegoś. To ile to będzie? Całość, odjąć 3 ósme, to będzie 5 ósmych. 5 ósmych właśnie tego S-a. Możesz sobie tutaj dopisać tą jedynkę. Jedynka, czyli 1S. Możesz sobie też dopisać 1, to jest 8 ósmych w ułamku zwykłym, prawda? Wtedy już od razu będziesz widział, co trzeba zrobić. 8 ósmych odjąć 3 ósmy to 5 ósmych. Jak Ci wygodnie? 5 ósmych S, czyli wykonaliśmy lewą stronę równania, wykonaliśmy to działanie, równa się 5 szóstych. I jak teraz się pozbyć tego 5 ósmych obok S? Trzeba podzielić stronami przez 5 ósmych. Bardzo dobrze. 5 ósmych. Dzielimy stronami przez 5 ósmych. Zatem po lewej stronie to 5 ósmych nam zniknie, a po prawej stronie będę miała 5 szóstych podzielić na 5 ósmych. To nie koniec. Musimy wyliczyć, ile to jest. S równa się. Przypominamy sobie, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Czyli zamiast podzielić napiszę pomnożyć. I teraz wezmę odwrotność tego ułamka. Odwrotność 5 ósmych to 8 piątych. Zatem ile będzie równy S? 5 i 5 się skróci, tu będziemy mieć 1. 6 z 8 skróci się przez 2, czyli tu będzie 3, tu będzie 4. Skracam ułamki, żeby miała prosty wynik. To jest 4 trzecie. A 4 trzecie to się równa 1 i 1 trzecia. 4 trzecie to ułamek niewłaściwy. Tak naprawdę to jest poprawny wynik i to jest poprawny wynik. Jak zapiszesz, będzie ok. Ostatni przykład, też go napiszę troszkę inaczej. Ten ułamek wyciągnę tutaj na początek, w nawiasie będzie q minus 7, a po prawej stronie 2 trzecie. Teraz już będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Chcemy pozbyć się najpierw 5 dwunastych z lewej strony, zatem dzielimy stronami przez 5 dwunastych. 5 dwunastych. Po lewej stronie w takim razie zostanie mi q minus 7, a po prawej stronie będę miała 2 trzecie, podzielić na 5 dwunastych. Przesunę tablicę. W porządku. Q minus 7 na razie przepiszę. Zajmę się tą prawą stroną, żeby ją uporządkować. Pamiętasz z poprzedniego przykładu, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Czyli co tutaj powinnam napisać? Razy 12 piątych. OK. I skracamy teraz. Trójka z dwunastką skróci się przez 3. 12 na 3 to 4. Zatem q minus 7 równa się 8 piątych. Warto podczas oglądania takich filmów zatrzymywać sobie trudniejsze fragmenty i przypatrywać się, o co chodzi. Możesz cofać film, możesz obejrzeć od początku. Nie martw się, jeśli za pierwszym razem nie rozumiesz. Pierwszy raz trzeba się na tym skupić. W porządku. Q minus 7 równa się 8 piątych. Jak wyliczyć teraz Q? Stronami dodamy 7. Dodamy stronami 7, czyli po lewej stronie zostanie mi Q, bo minus 7 plus 7 to jest 0, równa się i po prawej stronie dodamy 7. 8 piątych dodać 7. Jak rozwiązać teraz 8 piątych dodać 7? Ile to będzie? Możesz na przykład zamienić 7 na ułamek. Możesz z 8 piątych zrobić liczbę mieszaną, jak wolisz. Spróbujmy zrobić z 8 piątych liczbę mieszaną. 8 piątych to inaczej 1 i 3 piąte. Bo w ósemce piątka mieści się jeden raz i zostaną jeszcze 3 części, czyli 3 piąte. 1 i 3 piąte dodać 7, zatem Q równa się 8 i 3 piąte. Jeśli chciałbyś zamienić siódemkę na ułamek niewłaściwy, to wyglądałoby to w ten sposób. To byłoby Q równa się 8 piątych dodać. No i tutaj, żeby łatwo dodawać, to w mianowniku też musisz mieć piątkę. 5 razy 7 to jest 35, czyli 7 to inaczej 35 piątych, prawda? Zatem Q byłoby równe 43 piąte. A 43 piąte to jest dokładnie to samo, co 8 i 3 piąte. Zachęcam Cię do sprawdzenia tych rozwiązań, które tutaj zapisaliśmy. Tak jak to zrobiłam tutaj, czyli zamiast Q podstawiasz 43 piąte,
i sprawdzasz, czy lewa strona równa się prawej. Tak samo wyżej. Zamiast S podstawiasz 4 trzecie bądź 1 i 1 trzecia i sprawdzasz, czy lewa równa się prawej. I tak samo tutaj za X 3 drugie. Obiecałam jeszcze zadanie z taksówką. Przejdźmy do niego. Julek utknął w centrum miasta i chce wrócić do domu. Ma w kieszeni tylko 10 zł. Chce wrócić taksówką. Opłata początkowa to 2,35, a każdy przejechany kilometr to dodatkowe 75 groszy. Jak daleko może pojechać Julek? Podaj liczbę kilometrów, zapisz wyrażenie i wykonaj obliczenia. W porządku. Nie wiemy, ile kilometrów może pojechać Julek, zatem oznaczmy sobie liczbę kilometrów jako K. K, liczba kilometrów. Liczba kilometrów. I co teraz wiemy? Wiemy, że Julek ma 10 zł. Czyli 10 zł to cała kwota, którą może wydać. I za te 10 zł jedzie taksówką. Wsiadając do taksówki, płaci na start 2,35. Czyli 2,35 płaci na start, ale potem, zależnie od liczby kilometrów, płaci jeszcze jakąś kwotę. Płaci 75 groszy. Płaci 75 groszy, 0,75 zł za każdy przejechany kilometr. Czyli 0,75 mnożymy przez K, przez liczbę przejechanych kilometrów. Zapisaliśmy wyrażenie, które pozwoli nam obliczyć, ile kilometrów za te 10 zł będzie mógł przejechać Julek. Takie równanie już rozwiązywaliśmy. Pewnie wiesz, jak się za nie zabrać. Po prawej stronie mamy niewiadomą. Może być po prawej stronie, może być po lewej, jak kto woli. Ja ją już zostawię tutaj, ponieważ jest dodatnia, jest ze znakiem plus. Ja przeniosę 2,35 na lewą stronę, czyli po prostu odejmę stronami 2,35. Po lewej stronie będę miała 10, odjąć 2,35, a po prawej stronie to mi zniknie i zostanie mi 0,75 K. W porządku. Ile to jest 10 odjąć 2,35? 10 odjąć 2 to jest 8, ale jeszcze od tych 8 musimy odjąć 35 groszy, czyli to będzie 7,65. Bardzo dobrze. 7,65 równa się 0,75 K. W porządku. I jak obliczyć, ile wynosi K? Stronami dzielimy przez 75 setnych. Bardzo dobrze. Czyli po lewej stronie będę miała 7,65 dzielone przez 0,75, a po prawej stronie zostanie mi K. Ile to jest 7,65 dzielone na 75 setnych? Możesz to obliczyć na kalkulatorze, ale możesz też spróbować zrobić na kartce. Chcemy dzielić przez liczbę całkowitą, zatem pomnóżmy i licznik, i mianownik przez 100. To nam spowoduje, że znikną nam ułamki. W takim razie na górze będę miała 765, a na dole będę miała 75. Czyli K jest równe 765/75. Można teraz to policzyć pod kreską. 765 dzielone przez 75. Prosta sprawa. Spróbuj zrobić to sam pod kreską. Ja zapiszę już wynik. K to się równa. Jeśli dobrze policzyłeś, to wyszło Ci 10,2. Czyli liczba kilometrów, jaki może przejechać Julek, to 10,2. Czyli tak naprawdę jeżeli taksówkarz bierze pieniądze za każdy przejechany kilometr, to Julek przejedzie zapewne 10 kilometrów. Chyba że taksówkarz się zgodzi przyjąć grosze, niepełną część kilometra, wtedy te 10,2 będzie mógł przejechać. Ale do 10 kilometrów, jeżeli mieszka od centrum miasta, to zapewne dotrze do domu.